Wrocław odlicza już godziny do pierwszego meczu Euro 2012, w tym mieście meczu pomiędzy reprezentacją Rosji a reprezentacją Czech. Jeżeli by patrzeć na faworyta, no to on jest jeden, nazywa się Rosja, prowadzi tę drużynę selekcjoner Dick Advokat. A dlaczego jego zespół jest faworytem? Ano dlatego, że 4 lata temu na boiskach Austrii i Szwajcarii dobrnął sensacyjnie do półfinału. Tam został zatrzymany dopiero przez późniejszych mistrzów Hiszpanów. Szkielet tej drużyny się nie zmienił. Ona dalej jest pełna gwiazd. Andrzej Arszawin, Juri Żirkow czy Roman Pawluczenko. No to są zawodnicy, których nie trzeba nikomu przedstawiać, ale to są też zawodnicy, którym nie udało się podbić tej klubowej europejskiej piłki. Oni grają wszyscy w lidze rosyjskiej, wrócili z próby podboju Europy, bo przecież każdy z nich próbował swoich sił w wielkich europejskich klubach, ale dziś są właśnie w lidze rosyjskiej. W zasadzie cała podstawowa jedenastka zespołu rosyjskiego gra u siebie, dlatego no nie ma takiej sytuacji, w której możemy co tydzień porównywać formę, potencjał rosyjskich piłkarzy w starciu z potęgami. Zupełnie inaczej jest, jeżeli chodzi o reprezentację Czech. Tam szkielet, tam większość tej podstawowej jedenastki rozsiana po Europie. Do Wrocławia na Euro 2012 Petr Czech, bramkarz reprezentacji, przyjeżdża jako zwycięzca Ligi Mistrzów. Tomasz Rosicki jako ten, który przeżywa drugą młodość w londyńskim Arsenalu. No i właśnie dlatego to są te dwa filary nadziei drużyny czeskiej, nie tylko na zwycięstwo z Rosją, ale i na dobry występ w całym turnieju. Mały Mozart, Tomasz Rosicki z reprezentacją po raz pierwszy na pełnych obrotach trenował we Wrocławiu. Już jest zdrowy, no i wszyscy liczą, że właśnie Mały Mozart, Tomasz Rosicki poprowadzi reprezentację Czech do zwycięstwa. Zwycięstwa, które może nie byłoby sensacją, niespodzianką byłoby na pewno.